są takie chwile, kiedy granice między życiem społecznym a teatrem rozmywają się, wręcz przestają istnieć. Protagoniści wygłaszają wtedy swoje płomienne monologi nie z desek sceny, ale z zaimprowizowanych mównic. Mam poczucie, że trochę bezcześcimy pamiątki heroicznych czasów. A jest sprzed 30 lat kiełbaski piekąc przy koksowniku, jak ze stanu wojennego. Napisałeś książkę o teatralizacjach tamtego okresu. Jakie były teatralne przejawy tamtego czasu? Zaczęło się to już w Stoczni Gdańskiej. Tak naprawdę mówi się o tym, że właśnie że brama Stoczni Gdańskiej była swego rodzaju sceną. Czy też była ołtarzem narodowym. Tłumaczono to w ten sposób, że żołnierz polski nie przejedzie przez ołtarz. Nie będzie jakby czołg atakował ołtarza. I to była obrona stoczni. Tak, na tej scenie jakby pojawiał się przywódca Lech Wałęsa. Tak. Ja tylko mam jedną prośbę, żeby państwo nie patrzyli na moje jakieś drobne potknięcia. No w sumie jestem robotnikiem. Oprócz serca dużo tam umysłu może trochę tam też jest, ale jeżeli nie zabiorę. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku przerwało wielki karnawał Solidarności. Ulice i place pełne dotąd manifestantów zajęte zostały przez patrole i posterunki wojskowe. I choć nadal dochodziło do ulicznych protestów, przedstawienia społeczne i polityczne zmuszone były wycofać się do zamkniętych pomieszczeń. Teatr stał się narzędziem walki politycznej. Skupiał siły, które nie mogły ujawnić się odtąd publicznie. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. No i nagle wybuchło to, co wybuchło. Upadła Solidarność, potem był dosyć ciemny stan wojenny i nagle ja zrozumiałem, co to jest za rozpad wspólnoty. Ja od dawna chciałem napisać sztukę o tym, co się działo w Wieczerniku, czyli w tym miejscu, gdzie zostali apostołowie, kiedy złapano, zabito jego mistrza i jak rozpadała się wspólnota, co z tymi ludźmi się działo. Przyszedł do mnie Andrzej Wajda do domu, a ja mówię: Andrzej, ja mam coś takiego, i opowiedziałem mu, jakbym chciał to zrobić. Pokazałem nawet kawałki. I Andrzej mówi: rób natychmiast. I wybrano ten kościół. Ku mojemu zaskoczeniu były dzikie tłumy ludzi, tam stały, ledwo słyszały. Prawdziwy, najprawdziwszy teatr i dramat zaczyna się, kiedy robi się atmosfera jakiegoś sakrum, katarzis, kiedy nagle przeskakuje ta iskra i wszyscy właściwie są związani. I ten Wieczernik, o tej strony mogę powiedzieć, z dumą w ludziach został. W którym momencie pojawił się Teatr Domowy? Jaki był początek? To znaczy, no, wszystko pozamykane, nie można było grać. Myśmy byli w Teatrze Hibnera, więc niesłychanie uczuleni społecznie, można powiedzieć, wrażliwieni. No i tak, jak się tu eksplikować? Nie gra się w telewizji, bo to było dosyć oczywiste, nie gra się w teatrze. Coś trzeba zrobić. Świętej pamięci Andrzej Piszczatowski mówi: gdybym tego nie zrobił, później powiedział, to bym pękł. Mówiła pani, że to było u pani w domu? To znaczy gdzie? W domu na Ursynowie, 8 piętro. Historyczne miejsce. Nutki 1, mieszkanie 35. Było nas troje z Teatru Powszechnego, czyli Piszczatowski, Maciek Szary, ja i Elżbieta Bukowińska, reżyserka tych spektakli. No i tak knuliśmy. Dostaliśmy dwa teksty od Jacka Kaczmarskiego, Przemycone. Bryl pisał w samizdatach świetne wiersze, które nam pasowały. Tak, metodą takiego gromadzenia
Doszliśmy do przedstawienia, przywracanie porządku się to nazywało. Gdzie była premiera? U mnie w domu. Czyli na nutki. Bardzo dyskretnie wjechało 40 osób na górę windą. Bardzo dyskretnie zostawiła samochody. No i myśleliśmy, że to raz będzie. Ale był i Hibner, i Bardini, i profesor Korzeniewski z naszych fachowców. Ze 150 razy zagraliśmy w ciągu roku. Halina Mikołajska mogła mieć silne poczucie, że emocje teatralne zastępują publiczności kontakt z rzeczywistością polityczną. Ale przecież w tym samym czasie odbywały się bardzo realne akcje niezgody na stan wojenny. Scenerią jednej z nich była siedziba Telewizji Polskiej na Woronicza 17. Środowisko aktorskie ogłosiło bojkot tej instytucji. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. W swojej książce o Halinie Mikołajskiej i teatrze w PRL-u piszesz: nie ma wątpliwości, że bojkot telewizji i wyraźny opór środowiska teatralnego wobec stanu wojennego miały duże społeczne znaczenie, a teatry stały się w tym czasie miejscem szczególnej wolności. Teatry wtedy naprawdę pękały w szwach. Ludzie przychodzili z kwiatami, urządzali owacje na stojąco po wszelkich przedstawieniach. Ludzie przychodzili na te przedstawienia i byli wtedy razem. A jak na to wszystko reagowała władza? W swojej książce przypominasz takie określenie używane przez Mieczysława Rakowskiego w jego pamiętnikach: wojna aktorska. Z pamiętników Rakowskiego wynika, że generał Jaruzelski dzwonił i spotykał się z Rakowskim, żądając od niego, żeby ukrócił tę wojnę aktorską i żeby zrobił porządek z tym środowiskiem. Ikoną tej całej sytuacji, tego heroizmu aktorskiego stała się chyba Halina Mikołajska, o której napisałaś książkę. Myślę, że jej rolą w teatrze od końca lat 70. było manifestować sprzeciw, manifestować opór. Tak się właśnie stało i dlatego zrezygnowała i odeszła z teatru na zawsze. Halina Mikołajska, myślę, to, co było w jej postawie najważniejsze i jakoś najwspanialsze, to pewnego rodzaju uczciwość dawania świadectwa i wypowiadania na głos własnych poglądów. Jakkolwiek były to poglądy często dla niej samej, jej sytuacji życiowej niewygodne. Była po prostu nonkonformistką. Zgromadź mnogie ludy na wiec, niech siędą z polem i powiedz im, jak ognia mają strzec, jak modlić się mają dziele, że jest już czas, by ręce topór wiele przyspieszyć dni Bożymi znaczonych słowy, by naród wstał na krwawą rzeź. Płomień około twojej głowy, łuna przy twojej twarzy. Pochodnie weź. Oczy gwiazdy palące świecisz w nocy jako spłomieni patrzące żywe słońce. Pochodnie weź. Wydaje mi się, że też ludzie kultury ważne jest, jeśli mają swoje poglądy i jeśli potrafią też powiedzieć, że na coś się wyraźnie nie zgadzają. A więc myślę, że ja również, gdybym doszła do takiej ściany, byłabym za bojkotem. Ale mnie to śmieszy, a najlepszym dowodem na to jest fakt, ilu aktorów w stanie wojennym i jak szybko się za wszelką cenę chciała wyłamać z tego bojkotu. I my nie jesteśmy, wbrew temu, co nam się wydaje, kapłanami, prawda? My nie jesteśmy, ja nie wiem, kim jeszcze, politykami. To jest nasz zawód. Jest to trudne do przewidzenia, jakbym się zachowała, jakby moje środowisko zachowało się w takiej sytuacji, kiedy na przykład pewna opcja polityczna, z którą się nie zgadzam, czy z którą większość środowiska nie popiera, opanowała rynek sztuki i opanowała teatry na przykład, czy telewizję. I czy chcielibyśmy wtedy w tym uczestniczyć? Nie wiem. Ci ludzie, ci aktorzy, reżyserzy zapłacili za to wielką cenę. W zasadzie największą. Dlatego, że gra, reżyserowanie to jest ten rodzaj umiejętności, sztuki, zawodu, który wymaga ciągłej pracy nad sobą. Czyli wymaga sceny. Chciałbym, żeby w polskiej kulturze świadomość tego wydarzenia, świadomość tej zapłaconej ceny, prawda? I tym samym świadomość, jak to jest potężne narzędzie walki z dyktaturą, z dyktatorem, z opresją, żeby ta świadomość żyła.
Warszawskie Centrum Biznesowe, niegdysiejszy Dom Partii, siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miejsce złowrogie, w którym wykuwała się polityka stanu wojennego wobec teatru i artystów. Wielu aktorów tamtego czasu wykazało się niezłomnością i prawdziwym heroizmem. Ale dzisiaj, jak już to widzieliśmy, wśród młodszego pokolenia artystów tego typu postawy nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem.